Witam. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o piórze wiecznym firmy Montblanc z Hamburga. Pióro Edgar Allan Poe, edycja limitowana. Rok emisji 1998. Wyprodukowano 17 tysięcy sztuk tego pióra. Korpus i skówka wykonane z laki, specjalnie modyfikowanej żywicy. Skład laki to tajemnica firmy. Klips i obrączka pozłacane 23-karatowym złotem, specjalną techniką PVD. Stalówka. Stalówka wykonana z 18-karatowego złota z wygrawerowanym motywem kruka. Nie wiem, czy dobrze widać, ale musicie mi uwierzyć. Kruk jest bohaterem poematu Edgara Allana Poe. Pióro napełniane jest systemem tłoczkowym. Obracając pokrętło, powodujemy ruch tłoka od góry do dołu i na odwrót. Tłok jest teleskopowy, tak więc kilka obrotów pokrętła powoduje, że przesuwa się on po całej długości cylindra magazynującego atrament. Stalówka. Stalówka zakończona jest kulką z irydu. Dzięki temu nie ściera się podczas pisania. Skówka jest nakręcana, więc pióro nie otworzy się w kieszeni i nie zaplami atramentem ubrania. Ten konkretny egzemplarz pióra ma unikatowy numer 13581. Zakupu dokonano w sklepie Elipson. Jest to uznany przez kolekcjonerów sklep w Krakowie. Zakupu dokonano w 1999 roku. Przez ten czas pióro nie było używane. Widać to, gdy dokładnie przyjrzymy się temu pióru. Macie wspaniałą okazję, aby wejść w jego posiadanie. Tego pióra nie kupicie w sklepie, bo edycja się wyczerpała. Aby je mieć, wystarczy do mnie zadzwonić. Mój numer telefonu 721 585 165. Zapraszam do zakupów.